Ja zostałem zaproszony, aby przedstawić Państwu taki temat o grupie leków, które robią furorę w diabetologii i poza nią. I za chwilę będę chciał to pokazać, dlaczego tak się dzieje. Nazwa jest dość trudna. Analogii glukagonopodobnego peptydu pierwszego, czyli analogii GLP-1. Na pewno Państwo już ją wielokrotnie słyszeli, ale one wpłynęły na szerokie wody diabetologii od początku ubiegłego roku, od stycznia 2020, kiedy to ministerstwo zdecydowało się je refundować. To znacznie zwiększyło dostępność tych leków, przynajmniej dla części pacjentów. No ale dlaczego taki buńczuczny tytuł, prawda, świetlana przyszłość i czy rzeczywiście tak jest? Będę chciał to Państwu zwięźle w ciągu 15 minut przedstawić. Gdy przychodzi do nas pacjent z cukrzycą, no każdy z nas idzie do lekarza, ma jakieś konkretne oczekiwania. Głównym oczekiwaniem jest to, aby być zdrowym. No i jeszcze jak się ma cukrzycę, to chciałoby się prowadzić takie życie jak przed rozpoznaniem, przed zachorowaniem na cukrzycę, czyli nie brać insuliny, nie mieć spadków cukru, nie mieć również przewlekłych powikłań cukrzycy, czyli uszkodzonego układu krążenia, zawałów, udarów, zespołu stopy cukrzycowej, nie mieć uszkodzenia wzroku, no i nie tyć. I to wszystko możemy pacjentom zaoferować, stosując analogii GLP-1, z wyjątkiem tego pierwszego. Znaczy nie umiemy nikogo wyleczyć trwale z cukrzycy. Pani profesor Zuzulińska Ziółkiewicz mówiła o pewnej koncepcji remisji cukrzycy, ale w praktyce to się no, bardzo rzadko zdarza. W typie drugim dotyczyłoby osób, które dość radykalnie schudłyby, a to najczęściej się dzieje jedynie po operacjach bariatrycznych. Schudłyby i utrzymałyby zmniejszoną masę ciała. Ale poza tym, że nie wyleczymy z cukrzycy, to stosując analogii GLP-1, a jak mówimy od stycznia ubiegłego roku, no znacznie zwiększyliśmy i nasze doświadczenie i też uczymy się od pacjentów, słuchając ich relacji. Na końcu Państwu pokażę takiego, no może trochę rekordowego pacjenta, pacjentkę, ale żeby Państwu lepiej unaocznić, co te leki mogą zrobić, jaki jest potencjał i że powinniśmy dążyć do tego, aby stosować je jak najszerzej. No właśnie wiemy, że tak możemy odpowiedzieć na te życzenia pacjenta zupełnie od jakichś 2 lat już bardzo konkretnie. O co tutaj chodzi? No generalnie wyjaśnienie, jak te leki działają i gdzie jest ich zaleta, a raczej liczne zalety, jest dość skomplikowane i na ten temat odbywamy regularne sympozja. Wiemy tak najkrócej, że podstawowym mechanizmem działania tych leków jest, można powiedzieć, udawanie, oszukiwanie organizmu, że coś się zjadło. Hormony, jest grupa hormonów, które nazywamy inkretynami. To jest złożenie od łacińskich nazw jelitowo-trzustkowy, pewien skrót. Takim głównym hormonem jest właśnie GLP-1. To są hormony, które widzą tu Państwo wydzielane są na tym schemacie, pokazane, wydzielane są przez komórki jelita cienkiego w odpowiedzi na jedzenie. Jak tylko coś zjemy, wydziela nam się GLP-1. I to GLP-1 reguluje szereg funkcji organizmu. Powoduje, że odpowiednio wydziela się insulina i to jest ten aspekt działania ważny w cukrzycy. Powoduje, że cały organizm dowiaduje się, że coś się zjadło. Powoduje zwolnione kurczenie się żołądka. No i informuje też głowę, mózg, że coś się zjadło i w pewnym momencie już należy przestać jeść. Stymuluje bowiem ten hormon ośrodek sytości. No i to wielokierunkowe działanie okazuje się szalenie skuteczne w cukrzycy. Oczywiście nie jest tak, że dla każdego pacjenta w takim samym stopniu te leki skutecznie działają, ale w zasadzie wszyscy chorzy odnoszą korzyść z tego leczenia. Niektórzy większą, niektórzy mniejszą, ale skuteczność w zasadzie jest stuprocentowa. Znaczy u wszystkich obserwujemy poprawę wyrównania cukrzycy, obniżenie cukru. Także mówiąc najkrócej, gdy ja tłumaczę pacjentom, jakie to im tam świństwo chemiczne chcę przepisać, to używam takiego skrótu myślowego, że tych leków jest 3 na rynku. Jeśli chodzi o analogii GLP-1, zaraz je Państwu pokażę, po prostu powodują, że mózg myśli, a ciało czuje, jakbyśmy właśnie coś zjedli. No i to się okazuje z punktu widzenia cukrzycy szalenie korzystne. Na rynku mamy 3 preparaty. Tu widzą Państwo różne dostępne analogii, inaczej też nazwane agonistami receptora GLP-1. 3 preparaty, te 2 w środku wymienione tutaj, liraglutyd, dulaglutyd i po prawej stronie u góry, liraglutyd, semaglutyd w środku i po prawej stronie u góry dulaglutyd. To są leki, które mamy dostępne na rynku, tak one wyglądają. Liraglutyd mamy już kilkanaście lat. Nigdy nie był i nie będzie refundowany.
stąd jego popularność jest ograniczona wysoką ceną. Dula Gluty, który nazywa się Trulicity i Sema Gluty, który nazywa się Ozempic. Jak Państwo widzą i po to pokazuję te obrazki, nie chodzi tu o żadną reklamę, to są leki podawane w iniekcjach pozajelitowo. To jest białko. GLP-1 jest białkiem, tak jak insulina, trochę krótszym od insuliny. Insulina ma ponad 50 aminokwasów, GLP-1 ma 30 parę i nie da się go połknąć, bo natychmiast kwas solny w żołądku zetnie takie białko i ono nie zadziała. Aczkolwiek to też już nie jest do końca prawda, bo jeden preparat, ten na dole, nazywany Ozempikiem, czyli semaglutyd, mamy od 2-3 miesięcy dostępną postać doustną również. Ale jest to no, wadą, znowuż jest cena, tu nie ma żadnej refundacji, lek trzeba przyjmować codziennie. Natomiast zarówno ten środkowy wstrzykiwacz, czyli lek o nazwie Trulicity, jak i Ozempic, to są leki do przyjmowania raz w tygodniu. No i to też jest ogromna zaleta. Wykonanie przez pacjenta iniekcji igłą cienką jak włos, mającą 4 mm, nie stanowi żadnego problemu, a w dodatku ten preparat środkowy Trulicity ma takie urządzenie do podawania tego hormonu, że pacjent w ogóle nie wykonuje tego ruchu kłucia się igłą. To jest taki zmyślny aparacik, który sam wykonuje ten zastrzyk. No więc wygoda dla pacjenta jest duża, lek bierze się raz w tygodniu. Tą wiktozę w lewym górnym rogu trzeba przyjmować codziennie, stąd popularność tego leku maleje. No i tak jak mówię, nie są też to leki refundowane. No jak to wygląda, dlaczego tak ta świetlana przyszłość? No myśmy już wiedzieli od kilkunastu lat, widzą Państwo wyniki badań z pierwszym komercyjnie dostępnym analogiem GLP-1, eksenatydem, że siła działania tych leków jest taka jak insulina. Na tym wykresie wyraźnie widać, że obniżenie takiego wskaźnika wyrównania cukrzycy, hemoglobiny glikowanej ma miejsce równie skutecznie jak przy działaniu analogu długodziałającego insuliny, czyli glarginy. Ale w odróżnieniu od działania insuliny, i to widać na prawym wykresie, pacjenci leczeni eksenatydem chudli, podczas gdy na insulinie, ten wykres pokazuje zmiany masy ciała w ciągu półrocznego badania, podczas gdy pacjenci na insulinie raczej tyli. Nie są to może jakieś kolosalne przyrosty czy redukcje masy ciała, ale każdy kilogram mniej naszego pacjenta z cukrzycą cieszy i pacjenta, i nas. To jest jeden element, czyli mamy skuteczność leczenia, jeśli chodzi o obniżenie cukru, mamy korzystny wpływ na masę ciała. Już nie pokazuję tu szczegółów, jak to się dzieje. Leki te również nie wywołują niedocukrzeń, nie są w stanie wywołać niedocukrzeń, bo tak działają hormony inkretynowe. No i ostatnia rzecz, która uczyniła z tych leków rzeczywiście, jeśli można tak powiedzieć, przebój i zdecydowała o refundacji, to jest to, że w badaniach oceniających bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe tych leków okazało się, że w zasadzie wszystkie one w mniejszym, większym stopniu zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe, oprócz obniżania cukru. Czyli pacjenci, którzy biorą te leki, mówiąc już najkrócej, mają mniej zawałów, mniej udarów, zwłaszcza udarów mózgu, mają też lepszą czynność nerek. Wyhamowana zostaje postęp przewlekłej choroby nerek w cukrzycy. Dlaczego tak się dzieje, tego do końca nie wiemy. Tu właśnie trwają intensywne badania, ale obserwacje kliniczne są jednoznaczne. Widzą Państwo w tej tabeli, gdzie zebrane są wyniki tych badań, to te trzy leki, o których mówię, które mamy dostępne, liraglutyd, semaglutyd, dulaglutyd, wszystkie one mają pozytywne wyniki badań wskazujące na taką możliwość redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego, zahamowania postępu powikłań. No to myśmy takich leków do tej pory nie mieli. Tu wymieniamy jednym tchem analogii GLP-1 i inhibitory SGLT2. To są dwie grupy leków, które oprócz obniżenia cukru jeszcze poprawiają nam po prostu szansę przeżycia pacjenta. No i już konkretnie, powoli kończąc, na przykładzie tego leku, który robi największą furorę, i zaraz Państwu pokażę dlaczego, to jest semaglutyd. Chcę Państwu pokazać, co możemy u pacjentów uzyskać. Tak wygląda struktura semaglutydu. To jest te 30 par aminokwasów, doczepione do nich jest kwas tłuszczowy. To są szczegóły być może dla Państwa nie interesujące, ale dla nas bardzo ciekawe, w jaki sposób hormon białkowy, który żyje krótko, wydłużono jego czas działania do tygodnia. No właśnie przez tą przywieszkę po lewej stronie kwasu tłuszczowego to kotwiczy ten lek w albuminach i powoduje, że on się powoli z tych albumin uwalnia. No, rzeczą jest oczywistą, że te leki obniżają cukier. Tego Państwu nie pokazuję, no to są leki na cukrzycę, muszą obniżać cukier we krwi. Ale pacjenci leczeni semaglutydem, proszę zobaczyć, chudną. To jest taki skromny wynik, parę kilogramów, wykres po lewej stronie. I chudną głównie z masy tłuszczowej, co też nam szalenie, zwłaszcza pacjentom, odpowiada. Ale jeżeli zaczynamy pytać pacjenta o ich stosunek do jedzenia,
A chorzy na cukrzycę typu drugiego mają bardzo często zaburzone kwestie łaknienia, znaczy nigdy nie są najedzeni zawsze, mogą coś zjeść, jedzą za dużo. Do niedawna sądzono, że to jest przyczyną cukrzycy czy otyłości. Teraz wiemy, że te relacje hormonalne są dużo bardziej skomplikowane i taka teza, że nie dlatego człowiek robi się otyły, bo dużo je, znaczy oczywiście to też jest prawda, ale również człowiek otyły dużo je, bo jest otyły. Dochodzi do takich zaburzeń hormonalnych, że nie można powstrzymać się od jedzenia. Więc to działanie ośrodkowe takiego leku jak semaglutyd jest kluczowe. I proszę zobaczyć na odpowiedzi na tych kilka pytań, które zadawano pacjentowi, jaki właśnie jest stosunek do jedzenia, jak odczuwają głód, czują pokusę jedzenia. Wszystko to ulega zmniejszeniu pod wpływem działania semaglutydu. No i to jest bezpośredni przyczynek redukcji masy ciała. I to jest to, co stanowi o popularności całej tej grupy leków i będzie stanowiło o ich rosnącej popularności. Bo jak mówię, cukier możemy obniżyć różnymi lekami, także insuliną, ale zmniejszyć masę ciała już nie tak łatwo. No i proszę zobaczyć wyniki badań tegorocznych. To jest badanie właśnie z semaglutydem, ale w dawce wyższej niż stosujemy w cukrzycy. My w cukrzycy mamy rejestrację i dochodzimy do dawki 1 mg na tydzień, ale firma Novo Nordisk, która ten lek produkuje, zrobiła badanie z dawką wyższą 2,4 mg, patrząc na wpływ na masę ciała. I tu widzą Państwo, że dawki, to też jest ciekawe z punktu widzenia lekarskiego, ale także pacjenta, że bez względu na to, czy niższy, czy wyższy, czy wyższą dawkę leku zastosujemy, redukcja hemoglobiny glikowanej, jak Państwo widzą na tym wykresie, jest taka sama, do 6,5%. Mogą Państwo powiedzieć, no to po cholerę brać wyższą dawkę, jak skuteczność w obniżeniu cukru jest taka sama. Ale to jest znakomity wynik, bo to oznacza, że eskalując dawkę leku, nie zwiększamy ryzyka niedocukrzenia. Cukier nie obniży się bardziej niż do normy, a te 6,5% hemoglobiny glikowanej odzwierciedla w zasadzie prawidłowe stężenie glukozy we krwi. Natomiast jak spojrzą Państwo na zmniejszenie masy ciała, to tutaj wyższa dawka no, osiąga już lepszy wynik niż dawka 1 mg i przekracza 10 kg w czasie tej obserwacji u pacjentów z cukrzycą. Ale jeszcze większe zaskoczenie, szalenie pozytywne wywołały wyniki badań z lutego, marca tego roku, gdzie zastosowano semaglutyd do osób bez cukrzycy. I tu widzą Państwo tytuł tej publikacji w najważniejszej medycznej gazecie świata, New England Journal of Medicine. To jest tygodnik wydawany w Bostonie. No i tu widzą Państwo, że w ciągu niewiele ponad roku osoby otyłe, tu była wyjściowa masa ciała mniej więcej 105 kg, schudły średnio 16-17 kg w ciągu roku. Bez żadnych niedocukrzeń nie miały też te osoby cukrzycy. No więc myśmy takich leków na walkę z otyłością nigdy wcześniej nie mieli i to spowoduje, że no to będzie bardzo popularna grupa leków w momencie, jak dostanie rejestrację w Europie do leczenia otyłości, a w Stanach już taką rejestrację semaglutyd od czerwca tego roku ma. Taka ważna dla nas data, 4 czerwca, kiedy została zarejestrowana. No więc tu się spodziewamy wielu zmian. Spodziewamy się, że będziemy te leki stosować naprawdę szeroko w stanie przedcukrzycowym, a także u osób otyłych. Zgodnie wtedy już zupełnie z rejestracją, bo i teraz czasem już są pacjenci leczeni z otyłością tymi lekami, ale uprzedzamy ich, że w ulotce nic o otyłości nie będzie, będzie tylko o cukrzycy. Więc na koniec, czy my to uwzględniamy w naszych zaleceniach? Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego absolutnie sugerują, nakazują, rekomendują wczesne stosowanie tych leków, zwłaszcza u pacjentów z powikłaniami naczyniowymi. To Państwo widzą wyraźnie, że jeżeli pacjent się pojawia u lekarza, ma cukrzycę, nie jest do tej pory leczony farmakologicznie, jak na tym wykresie, na tym algorytmie, a ma jest na przykład po zawale czy po udarze mózgu, to powinien dostać metforminę, nasz tradycyjny bardzo lek z inhibitorem SGLT2 albo metforminę z analogiem GLP-1. Bardzo wczesne włączanie, aczkolwiek w tym wskazaniu czy w takim układzie lek nie jest refundowany, ale medycznie jest tak najbardziej uzasadniony. Jak pacjent już bierze metforminę i ma powikłania, to w ogóle powinien dostać te leki. Natomiast jak nie ma powikłań, to prawa część tego algorytmu, to również te leki wymieniane są zaraz jako jedne z pierwszych do kojarzenia z metforminą. Barierą dla nas niezmiennie jest cena. Już na zupełny koniec chcę Państwu pokazać pacjentkę, która jedna z wielu, aczkolwiek nie jest to większość tych pacjentów, zrobiła na mnie duże wrażenie, jeśli chodzi o skuteczność tego leczenia. Tu widzą Państwo mój dosyć żargonem medycznym opisaną wizytę, gdy pacjentka była u mnie, muszę się popatrzeć w lewo, bo z tej odległości w komputerze, który mi tu
jest pokazane, chociaż może coś doczytam. Była we wrześniu, jak Państwo widzą, ubiegłego roku, chorująca na cukrzycę od 10 lat, postęp zapalenia trzustki, z wywiadem rodzinnym cukrzycy, leczona dość klasycznie doustnie, dwoma lekami doustnymi, to jest ten formetik i diapra, jakieś inne leki na nadciśnienie, z wysokim cukrem, z hemoglobiną glikowaną 8,4, z BMI 37, czyli no, osoba ze znaczną otyłością, prowadząca liczne spółki, dużo pracująca i mało się ruszająca. My się w międzyczasie widzieliśmy dwukrotnie. W styczniu wykonała hemoglobinę glikowaną. Widzą Państwo, na górze ma 5,3%. To jest wynik całkowicie prawidłowy. Natomiast po roku, była teraz u mnie na początku października, proszę zobaczyć, że schudła 30 kg. Cukry ma idealne, jak nowa osoba. Musiała mieć oczywiście całą szafę ubrań. Bardzo przyjemnie jest takich pacjentów przyjmować, bo oni po prostu są, no jak byliby wystymulowani psychicznie, są po prostu rozradowani, przeszczęśliwi. Trochę mają nudności na początku, bo to jest jedyny objaw tych leków niepożądany. Opróżnia się wolno żołądek, bo żołądek też myśli, że człowiek coś zjadł, jak te leki przyjmuje, więc nudności, zgaga się pojawiają, ale potem ustępują. Także ja bez takiego leku, jak analog GLP-1, ale pacjentka takiej pomocy by nie uzyskała. To jest pewien, taka historia pełnego sukcesu, ale wszystkim, jak mówię, cukry się poprawiają i wszyscy chudną, a niektórzy tylko 5 kilo, ale to też jest dużo, jak próbowali schudnąć chociaż te 5 przez wiele lat, a niektórzy, jak Państwo widzą, aż tyle. Także czy jest to, czy te leki są świetlaną przyszłością? Przyszłością na pewno, znamy je od kilkunastu lat. Liraglutyd, który jest, zaczął być szerzej stosowany, pojawił się w 2007 roku. Nic nas chyba nie zaskoczy. Profil bezpieczeństwa, są te leki przebadane w każdą stronę. Jak mówię, jedynie te nudności, które łatwo chorzy na początku tolerują. No a korzyści są takie, jakbym miał najkrócej wymienić, skutecznie obniżamy stężenie cukru we krwi bez wywoływania hipoglikemii, zmniejszając masę ciała i zmniejszając ryzyko powikłań naczyniowych. Więc odpowiedź na to pytanie, czy to jest świetlana przyszłość diabetologii, chyba wszyscy możemy już sobie bez wątpienia i z dużą pewnością udzielić. Dziękuję bardzo.